Lucyny Łobos udziela duchowy opiekun ziemi, pan ziemi Enki, znany ludziom, państwu, znany przez imię religii katolickiej jako Duch Święty. Ten Duch Święty też ma imię swoje. A zatem, pan ziemi Enki, witajcie. Witajcie w tym mieście Poznań. Tego dnia takiego dla was znaczącego, bo stworzyliście sobie święto kobiet. Kobiet święto. A czemu nie ma święta mężczyzn? Też powinno być raz w roku. Cieszę się, że mogę być tutaj, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu i będę mógł odpowiedzieć na wasze pytania. Pytanie, witaj Enki na tym dzisiejszym spotkaniu w Poznaniu. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni, że możemy cię u nas gościć. Oto pytanie pierwsze. Dlaczego uznani nauczyciele duchowi i osoby rozwijające się w tym kierunku nie uczestniczą w projekcie, a nawet negują jego działalność? Enki, czy istota ludzka, znasz takie słowo, które nazywa się ego? Można być na pokaz, pod publikę, tak mówicie, wielkim uzdrowicielem, wielkim jasnowidzem, astrologiem też wielkim. A tak naprawdę w środku jest pusto. Czy negują? Jedni negują, drudzy pochwalają. Gratulują grupie odwagi. Tu sprawdzaj dokładnie, istoto, ileż to zbieżności jest pomiędzy tym, co jest przekazywane, tym, co wskazaliśmy zarówno w Chabarze, jak i w Gizie, poprzez te typowe wasze badania naukowe. I teraz im bliżej roku 12, tym więcej będzie potwierdzeń tego, co my przekazujemy. A dopiero potem jest to na światło dzienne przekazywane, pokazywane ludziom. Uważnie zatem czytaj, słucham. Pytanie, dziękujemy Enki. Oto następne pytanie. Które miejsce na naszej ziemi najbardziej odczuje zmiany do roku 2012? Enki, kłopotliwe pytanie zadałeś. Które najmniej odczuje? Najmniej to odczują plemiona, które mieszkają w Amazonii, które są odcięte w 90% od cywilizacji. Wszystkie inne kraje na wszystkich kontynentach odczują. Jedni mniej, drudzy więcej boleśnie zmiany do roku 12. Zmiany zwłaszcza te gospodarcze związane z kryzysem. Dlatego tutaj trudno wymienić kraj, który najbardziej, bo w większym, w mniejszym stopniu wszystkie kraje. Słucham. Dziękujemy bardzo. Następne pytanie. Dlaczego te wszystkie przeszkody przy przygotowywaniu dzisiejszego spotkania nastały? Enki. Brak porozumienia. Brak wspólnego języka. Niby mówicie tym samym językiem, a jednak się nie rozumiecie. Dla jednych misja ratowania ziemi i rok 2012 to jest tylko fikcja. Dla innych to jest tak daleko. Jeszcze dla innych, co ma być, to i tak będzie. I jutrem przejmować się nie będę. Najważniejsza jest mamona. Co by jeszcze zdążyć napełnić kieszenie mamoną? Tylko kiedy nie da się zrealizować planu misji Cheops, to na nic nie zda się wasza mamona. Nikomu nie będzie potrzebna ona. I tutaj można by było sobie obejrzeć film, który przedstawia ten rok 2012. Zobaczcie, odwołuję do tego filmu dlatego, że jest pokazane, co się stanie z ludźmi i z tym całym systemem. Film nazywa się Jestem legendą. Słucham. Dziękuję. Kolejne pytanie od Agnieszki. Jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość i jak odczujemy uruchomienie piramidy? Enki. Mądre pytanie zadałaś. Tylko mała kwestia jest, sporna kwestia. Jak szybko zostanie włożony do sarkofagu klucz? Klucz, którym jest budowniczy piramidy.
Im szybciej, tym lepiej, bo zabezpieczenie jest potrzebne przed planetą X, która już oddziaływuje na umysły ludzkie. Dlatego jest tyle chorób psychicznych, tyle depresji, tyle zaburzeń równowagi, tyle samobójstw. Szukacie przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że planeta owa jest już coraz bliżej. Szybsze zabezpieczenie, nawet jeszcze w tym roku, nie tylko złagodzi skutki energetyczne, które oddziaływują na planetę, ale ta siła przelotu też nie poczyni szkód na planecie Ziemia. Pomyślcie, słucham. Dziękujemy za odpowiedź, Enki. Dlaczego mam takie wrażenie, pyta Sylwia, że znałam ciebie, Enki, kiedyś bardzo dobrze. Czy to jest możliwe? Czy chciałbyś, abym w jakiś sposób pomagała w projekcie Cheops? Jeśli tak, to w jaki sposób? Enki. Sylwio, oczywiście, że jest to możliwe, bo ja, licząc ziemski czas, stosunkowo nie tak dawno opuściłem Ziemię. Jest to zanotowane w Biblii, w pierwszej Mojżeszowej księdze, kiedy to bogowie opuścili Ziemię. Jeśli chcesz znać dalszą historię, dlaczego jestem Tobie bliski, zapraszam na sesję osobistą, bo to, co bym powiedział, nie nadaje się na sesję publiczną. Słucham. Pytanie. Drogi Samuelu, czy w tym roku Jan Paweł II będzie beatyfikowany? Enki. Mógłbym powiedzieć krótkie słowa. Nie, nie będzie. Znajdą haczyk, który powstrzyma przed uczynieniem białego ojca. Dla nas pozostanie białym ojcem, uczynienia go świętym. Ale czy on sam chce tego na pewno? Druga sprawa to walący się wielki Babilon. I tutaj właściwie religie całego świata będą mieć dosyć swoich problemów, jak się utrzymać, aniżeli to, kogo uczynić świętym. Słucham. Pytanie. Czy świat do roku 2012 czeka wojna? Enki. Jeśli chodzi o wojnę, o jakiej myślisz, taką światową, to nie. Takie lokalne przepychanki to będą. Tego uniknąć się nie da. Ale światowej wojny nie będzie. Słucham. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie. Drugi Enki. Czy przejście Nibiru zagraża egzystencji na innych planetach w naszym Układzie Słonecznym? Czy oni mają wpływ na nasze bezpieczeństwo poprzez swoje zabezpieczenia, jakie posiadają? Jeśli w ogóle je posiadają. Enki. No to odpowiadam. Przede wszystkim ja, taki sobie astrolog, co następuje, stwierdzam. W tym Układzie Słonecznym, poza Ziemią, nie ma innego życia w materii. Jesteście w tej chwili jedni i jedyni. Jeśli myślicie też o Orionie i o Syriuszu, to owa planeta im nie zagraża. Te planety leżą w innym Układzie Słonecznym. Otarcie się planety X o inne planety w Układzie Słonecznym ziemskim nie będzie większej szkody, bo tam nie ma życia. Cały szturm i cała troska i wielka praca skierowana jest właśnie w tę planetę, Ziemię, na której jest życie. Myślę, że kierując się na stronę misji Cheops lub tylko wystarczy wejść na to, żeby wpisać 2012, to już dużo dodatkowych informacji otrzymacie, czytając przez internet. Słucham. Dziękujemy pięknie. Kochane Enki, mam pytanie od Ani. Oprócz ochrony energetycznej, czyli światło i miłość, która płynie z naszych serc, jak mogę pomóc? To, co mi przekazujecie podczas medytacji, ma czemuś służyć? Co mam z tym zrobić? Ludzie, którzy odbierają te same przekazy, mają coś do zrobienia w sprawie roku 2012? Proszę o odpowiedź. Enki. Tak, mają. I najważniejszą rzeczą, żeby ci, którzy otrzymują przekazy, czy to na jawie,
czy to podczas medytacji, czy podczas wizji, uświadomili innym ludziom, co jest najcenniejsze na ziemi. A najcenniejsze jest życie. Bo ziemia nie zakończy się w roku 2012, tak jak mówią co niektórzy wizjonerzy, zarzucając misji Faraon kłamstwo. Oni widzą koniec świata. Ja przekazuję koniec, ale koniec tego systemu. Narodziny nowego życia, nowego systemu. I to macie ludziom przekazywać. Słucham. Dziękuję pięknie. Kochany opiekunie ziemi, Enki, mam pytanie, jaka jest moja rola w misji ratowania ziemi, Enki? I na ten temat Bogu miło było dużo już mówione. Otwórz serce. Otwórz serce i mów ludziom, innym, ale mów ostrożnie. I mów tylko tym, którzy zechcą Ciebie słuchać. Słucham. Dziękujemy pięknie. Pytanie od Igora. Dziękujemy, drogi Enki, za dotychczasową wiedzę zdobytą podczas lektury poprzednich sesji oraz prosimy o dalsze wspieranie nas ludzi na planecie Ziemia. Oto pierwsze pytanie moje. Czy możliwe jest bezpośrednie kontaktowanie się z Tobą tak, aby otrzymywać odpowiedzi w sprawach osobistych? Nie zawsze jest to możliwe na tak zwanej sesji osobistej. Po czym poznać, czy odpowiedź nie pochodzi od mojego ego albo od nieprzychylnego bytu? Enki. Czy masz na myśli ego Lucyny? Już dawno wyleczyliśmy ją z ego. Pozostała tylko pokora. Jest to możliwe. Więc jeśli gotów jesteś na to, żeby mieć z nami kontakt, to zapraszam Ciebie na pierwszą lekcję, czyli taką sesję osobistą. Przekażę pewne tajniki, jak bezpośrednio kontaktować się z nami i odpowiem na resztę pytań. Słucham. Czy podróże astralne będą ogólnie dostępne po roku 2012? Czy można nauczyć się ich już teraz? Czy można je praktykować i wykorzystywać do rozwoju? Enki. Każda istota ludzka ma te podróże astralne. Tylko w większości nie pamiętacie ich. Po roku 12 ta blokada zostanie usunięta i podróże będą czymś zupełnie normalnym. Słucham. Dziękujemy pięknie. Jakie znaczenie ma dla nas wszystkich dzisiejsze spotkanie w Poznaniu? Enki. Więc zapytam się tak, jak z reguły pytam się w większości. A rozum to ty masz. Mówię o misji ratowania ziemi. Mówię o życiu. Więc daj sobie odpowiedź. Czy życie dla ciebie jest tym cennym darem, czy też mało znaczącym darem? I wtedy będziesz mieć odpowiedź. Dlaczego to po różnych zakątkach ziemi głoszone jest jedno? Ludzie, ratujcie ziemię, ratujcie własne życie. I to jest moja odpowiedź. Słucham. Dziękujemy, Enki. Mamy następne pytanie. Czy osoby w projekcie Cheops są bezpieczne? Enki. Nie. Tak samo jak i wy. Jeśli Ziemia nie otrzyma zabezpieczenia, podzielą swój los z wami wszystkimi. Z tą tylko różnicą, że ci, co są w projekcie misji ratowania Ziemi, są tego świadomi. Większość ludzi świadoma nie jest, więc nie ma żadnego wyróżnienia na czas, kiedy Ziemia nie otrzyma zabezpieczenia. Słucham. Dziękujemy bardzo. Drogi Enki, mam pytanie. Czy twoje poprzednie imię to Gabriel, anioł Gabriel, czy to ty zwiastowałeś kolejne wcielenia twojego brata Enli, Jezusa? Enki, nie. Czy sądzisz, że z tej anielskiej triady, czyli tego stopnia najwyższego, jestem tylko ja, Jezus i Maria? Nie. Jest cały zastęp.
I tutaj musiałbym Ciebie zaprosić.